Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Przebięda. Witam Was z Tarnowskiego Zbiornika S1, gdzie przyjechaliśmy wreszcie połowić ryby. Będziemy dzisiaj łowić na klasyczny feeder. Naszym celem będą karpie, karasie. Mam nadzieję, że duże leszcze. Także zobaczymy, co uda się tutaj dzisiaj z tej wody złowić. Natomiast teraz zapraszam Was na nowy odcinek. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania zaczniemy od razu od przygotowania sobie zanęty, ale może najpierw jeszcze kilka słów o zbiorniku. Jesteśmy na zbiorniku S1, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest zbiornik, który jest administrowany przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie. No i to jest zbiornik, na którym odbywa się mnóstwo zawodów, łowi się tutaj różne ryby, przeważnie są to karpie, karasie, pojedyncze amury, kiedyś łowiło się sporo leszczy, teraz wiem też, że te leszcze się trafiają, także na takie ryby będziemy się nastawiać. Jest to zbiornik, na którym panuje na ten moment taka, można powiedzieć, częściowa zasada no kill, bo można stąd zabierać jednego karpia dziennie, ale wszelkie pozostałe ryby powinny wracać od razu do wody. No i pod te ryby przygotuję sobie teraz spożywkę. Generalnie praktycznie zawsze łowię tutaj na czystą spożywkę. Nie używam tutaj gliny. No i do dzisiejszego wędkowania przygotuję sobie 3 kg zanęty. Przygotuję sobie klasyczną leszczową mieszankę Timar Mix Elite Bream. To jest typowa zanęta leszczowa, bardzo słodka, taka kokosowo-karmelowa, średnio klejąca, średnio ziarnista. No taki, można powiedzieć, leszczowy klasyk. Nie kombinuje, taka, można powiedzieć, bardzo uniwersalna zanęta. Moim zdaniem będzie tutaj w porządku. No i do wędkowania przygotuję sobie 3 kg tej spożywki. W międzyczasie, jak ten towar będzie nam się dowilżał, no to rozłożymy sobie zestaw, przygotuję sobie całe stanowisko i może powiem Wam coś więcej na temat samego pomysłu na to dzisiejsze wędkowanie. Zanęta tam się w tej chwili dowilża. Pokażę Wam jeszcze w międzyczasie robaki, które przygotowałem do dzisiejszego wędkowania. Będziemy się dzisiaj nastawiać raczej na ryby duże, czyli też będziemy korzystać z takich selektywnych robaków. Nie będziemy mieli jokersa, nie będziemy mieli pinki, nie będziemy mieli chodki haczykowej. Mam ze sobą w zasadzie ćwierć litra białego robaka. To jest robak, który będę zakładał na haczyk i będę go też dozował do koszyka. Mam niewielką ilość kastera, to jest resztka, która pozostała po zawodach. Myślę, że tutaj jest około 150 ml kastera, naprawdę jest go niewiele, no ale chcę go sobie zużyć. No i mam też ze sobą takie pudełeczko gnojaka czy dendrobeny i pokażę Wam teraz taki trik, który ja stosuję, jak przygotowuję sobie robaki do łowienia. Nie bardzo widziałem, żeby ktoś spoza drużyny, w której ja łowię, robił to w ten sposób, także no, może będzie to dla Was coś ciekawego. Ja robaki przygotowuję sobie w ten sposób, że odsiewam je na sitku z tych drobniejszych, najdrobniejszych frakcji, czyli z ziemi, z jakiejś tam kory. To jest sito 3 mm. No ale mamy tutaj jeszcze na tym sicie sporo różnego rodzaju zanieczyszczeń. No i tak przygotowanych robaków nie będziemy po prostu w stanie pociąć. No, po prostu nożyczki będą nam się klinować w trakcie ścinania tych robaków. No i teraz do pomocy przychodzi nam chyba wszystkim dobrze znane pudełeczko do odsączania peletu z góry. No i wystarczy przesypać te robaki do tego pudełka na sitko, zostawić je bez przykrycia, tak żeby tutaj dochodziło światło. No i później te
czyściutkie robaki, wszystkie przejdą przez to sitko, no i będziemy je mogli tutaj pobierać na pudełeczka. Zresztą, może Zenon pokażę wam to w zbliżeniu, te robaki już zaczynają przez to sitko przechodzić. 15-20 minut i mamy czyściutkie robaki, bez żadnych zanieczyszczeń, idealne do ścinania. No i tych robaków dzisiaj, jak usuniemy całą tą, ten humus, tą ziemię, no to będziemy mieli do wędkowania też nie jakoś bardzo dużo, bo przypuszczam 250, może 300 ml. No i to są całe robaki, z których będę dzisiaj korzystał. To powinno mi wystarczyć na 4, może 5 godzin łowienia. No zobaczymy, jakie ryby będziemy łowić, ile ich będzie, ale przeważnie no, dobrze sprawdzają się tutaj takie warianty z dosyć dużą ilością zanęty, no i z mniejszą ilością robaków. Dobra, stanowisko mamy już rozłożone, robaki się przepuszczają, zanęta się dowilża, teraz przygotujemy sobie wędkę, wygruntujemy stanowisko i przejdziemy do nęcania wstępnego. Dobra, jesteśmy na stanowisku. Dzisiaj poświęcę trochę więcej czasu na omówienie sprzętu. A to z tego powodu, że no, mamy okres wiosenny. W wielu firmach pojawiają się kolejne nowości. No i jednym też z celów tego materiału filmowego jest to, żeby pokazać wam kilka nowych, fajnych produktów, które pojawiły się w ofercie sklepu Natura Fishing w tym sezonie. I jednym z takich produktów, który wydał mi się dla mnie osobiście bardzo ciekawy, to jest taki Daiwa Enzon Super Slim Method Feather o długości 3 metry i ciężarze wyrzutowym do 40 gramów. To jest wędka, którą mam przed sobą. Ona jest pakowana w taki pokrowiec. No i zobaczmy, jak ta wędka prezentuje się w szczegółach czy w zbliżeniu. Może najpierw wyciągniemy sobie pierwszą sekcję. To jest nowy kij. Ja oczywiście tą wędkę już sprawdzałem wcześniej na, jakby można powiedzieć, na sucho, bez łowienia. Bardzo mi się spodobało właśnie, dlatego wybrałem się z nim dzisiaj nad wodę. Kij jest dwuczęściowy. Wyposażony jest w dwie szczytówki. Szczytówkę 1,5 os i 1 os. Zdejmiemy sobie te wszystkie elementy zabezpieczające. Okej. Tu mamy jeszcze folię. No dobra. Wędkę mamy złożoną. No i co można o niej powiedzieć na pierwszy rzut oka? Przede wszystkim nazwa tego kija to jest Super Slim i ona nawiązuje bezpośrednio do tego, w jaki ten sposób ten kij jest wykonany. Kij tutaj w tej sekcji powyżej rękojeści jest wędką naprawdę no, bardzo smukłą. Nie wziąłem sobie dzisiaj suwmiarki, ale no, wędka jest, powiedziałbym, ultra smukła. Jeśli chodzi o samą akcję, to jest taka akcja, jaką ja lubię. To jest kij szybki, na sucho, takiej szczytowej akcji. Natomiast doginaliśmy ten kij wcześniej, w trakcie no, sprawdzania go na sucho. On ma dosyć głęboką akcję. Nie jest to może taka pełna parabola, ale akcja dosyć głęboka. W związku z tym kijem będzie się bardzo dobrze rzucać. Zresztą chyba jak wszystkimi dajwami. Ale też będzie on nam dawał pewien margines bezpieczeństwa w,
trakcie holu ryb, przez tą nieco głębsze ugięcie. To jest kij, który jest dedykowany do łowienia na method feeder, czyli on powinien sobie radzić z dużymi, czy nawet z bardzo dużymi rybami. Natomiast my dzisiaj będziemy go używać do łowienia na klasyka, czyli można powiedzieć tak troszeczkę pod prąd, ale jestem przekonany, że on się nam bardzo fajnie sprawdzi. No jeśli chodzi o samą akcję tego blanku, no to jest to kij bardzo, powiedziałbym, szybki, ale wpływ na to ma również to, w jaki sposób ta wędka jest uzbrojona. W tych starszych modelach Enzonów mieliśmy, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć zwykłe przelotki, ale to były przelotki z grubą ramką, z grubym pierścieniem w środku. Przelotki dosyć ciężkie, natomiast tutaj mamy metaliczne przelotki Sea Guide z metalowym pierścieniem, z cieniutką ramką, dzięki czemu te blanki nie są obciążone, no i mają kapitalną, szybką pracę. Także do takiego cienkiego blanku tego typu przelotki, moim zdaniem, są świetnym rozwiązaniem. Po prostu naprawdę tym kijem operuje się bardzo przyjemnie. No i co tu więcej można o nim powiedzieć? Coś, na co może wielu z Was zwróci uwagę, czyli rękojeść. Powyżej kołowrotka mamy korek. Poniżej mamy piankę Ewa, czyli te fragmenty, które tutaj gdzieś mogą się nam mocno brudzić, będą łatwe do oczyszczenia. No i ta rękojeść ma takie no, przetłoczenia. One z jednej strony fajnie wyglądają, z drugiej strony tutaj mamy tego armlocka, w którym możemy sobie opierać przedramię. No i jak ktoś łowi na metodę, ja akurat dzisiaj będę łowił na klasyka, ale tutaj mamy w rękojeści zwężenie, w które można sobie wpiąć pad gripa, tak żeby nam po prostu nie zerwało tej wędki w trakcie agresywnego brania. Czy tutaj na tym przewężeniu, czy tutaj nieco wyżej. Ewidentnie to zostało tak właśnie wymyślone, żeby tutaj wpinać węższe pad gripy. Tutaj można jakiegoś szerszego typu, nie wiem, Preston, ten z wąsami, także no tak to wygląda. No ja dzisiaj do wędkowania będę używał kołowrotka z serii Enzon w rozmiarze 5000. Ten kołowrotek kapitalnie współgra z tym kijem, ma odpowiednie gabaryty. Jeśli ktoś zwraca uwagę na takie detale stricte wizualne, no to też wygląda to świetnie. No i będę miał dzisiaj na kołowrotku żyłkę. A to z tego powodu, że nie będziemy łowić zbyt daleko. Mamy krótką wędkę, będziemy łowić jakieś 30 metrów około. No przygotuję sobie zaraz stanowisko i zobaczymy, co tam mamy na dnie. Natomiast wydaje mi się, że nie będę łowił dalej. No i z jednej strony ten kij bez problemu pozwoli mi osiągać tego typu dystanse. Z drugiej strony, ja już Wam wspomniałem wcześniej, że będziemy tutaj łowić karpie, będziemy tutaj łowić duże karasie. Czy mam taką nadzieję, bo nie mam pewności, ale no będą to większe ryby. Takie, które biorą naprawdę bardzo agresywnie. No i z tego też powodu zdecydowałem się dzisiaj na wędkowanie przy użyciu żyłki. Niewielki dystans, średnie ryby. Żyłka na pewno zdecydowanie bardziej będzie wybaczać wszelkie błędy. No przede wszystkim w trakcie zacięć, bo te brania potrafią być tak agresywne tutaj, że po prostu w trakcie brania na za sztywnym zestawie, na przykład z plecionką, no to absolutnie nie ma problemu, żeby zerwać przypon 0,14 czy 0,16. Po prostu ryby same urywają ten przypon przy braniu. Więc łowiąc tak blisko, koniecznie należy stosować zestaw żyłkowy. Łowiąc dalej, czyli 70-80 metrów na dystansie, który też tutaj na tym łowisku jest bardzo perspektywiczny, no to warto oczywiście wyposażyć się w plecionkę, chociaż nie zawsze to jest dobre rozwiązanie, bo przy łowieniu karpi nawet z takiego dystansu często ta plecionka zamiast pomagać, no to nam przeszkadza. No i co? Teraz zestaw końcowy. Zestaw będzie bardzo prosty. Na początek taki 9-centymetrowy featherling, nieco dłuższy, będziemy dzisiaj łowić większe ryby, więc ten featherling może być troszeczkę dłuższy. Ten featherling pokażę Wam za moment, bo no jest on bardzo ciekawy.
Dalej zakładamy sobie stoper. No i musimy ukręcić sobie teraz skrętkę. Tą skrętkę troszeczkę dłuższą, no bo będziemy łowić dzisiaj koszyczkiem dystansowym z federlinkiem, więc ta skrętka będzie musiała mieć pewnie 15, może 20 cm. W międzyczasie, jak sobie tutaj przygotowuję ten zestaw, to muszę wam powiedzieć, że tak, na karasie to chyba nie będzie dzisiaj za bardzo szans, bo tutaj w tych zaroślach przy brzegu non-stop coś się chlapie. Po prostu chyba mają tarło, nie są to duże ryby, więc pewnie będą to karasie. Z drugiej strony mamy wtorek, przepiękną pogodę, wczesną poranną godzinę, a na stawie tutaj praktycznie nie ma nikogo. To też nie jest dobry omen, bo zazwyczaj jeśli te ryby biorą, no to jest tutaj dosyć spora frekwencja, a na razie z tego co widzę, to wędkarze jeszcze nie bardzo korzystają z dobrej pogody. Ale może to się zmieni. Dobra. Mamy skrętkę. Dobra, zerknijmy sobie teraz na zestaw końcowy. Może zaczniemy od koszyka. Będziemy łowić dzisiaj koszyczkiem 20-gramowym. Ale to jest koszyczek dystansowy z dosyć dużą klatką tutaj, do której będziemy mogli sporo zanęty, sporo robaków zapakować. No ten koszyczek dystansowy, on na 30 metrów nie jest niezbędny, natomiast mówimy krótkim kijem, także żeby za każdym razem precyzyjnie sięgać tego dystansu, nie wiem, 30-35 metrów, użyję sobie koszyczka dystansowego. No i bardzo ważna rzecz, ten koszyczek zamontowany jest na federlinku. To jest jeden z najlepszych federlinków chyba dostępnych na rynku, ja bynajmniej drugiego takiego nie kojarzę. Co jest takiego fajnego w tym federlinku? Przede wszystkim większość federlinków dostępnych na rynku moim zdaniem jest za ciężka. Tutaj mamy jakąś przedłużkę fluorokarbonową, jakąś taką osłonę z rurki termokurczliwej, dosyć spore krętliki. Tutaj mamy jakieś dodatkowe, tutaj mamy agrafki, tutaj mamy jakieś krętliki. No i wszystko to sprawia, że te federlinki moim zdaniem są sztywne, są bardzo ciężkie i o ile w wypadku łowienia dużych ryb może nie ma to dużego znaczenia, to w wypadku łowienia ryb małych i drobnych, w wypadku delikatnych brań, w wypadku łowienia na zawodach, moim zdaniem nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie i ja zawsze budowałem sobie federlinki z plecionki. Natomiast no Flagman w tym roku wyszedł naprzeciw no, najbardziej wymagającym wędkarzom i właśnie stworzył federlink z takim miękkim plecionkowym przegubem. Oprócz tego mamy tutaj zamiast tradycyjnego krętlika, który może nam uszkadzać żyłkę, mamy tutaj sam koralik, to jest koralik ceramiczny, dzięki czemu on nie ulega zniszczeniu czy nacinaniu przez plecionkę czy przez żyłkę w trakcie użytkowania tego federlinka. No i w drugą stronę, on też nie uszkadza nam tego końcowego odcinka żyłki, przez co nie będziemy mieli problemu na przykład ze zrywaniem zestawów podczas bardziej energicznych rzutów. Także niewielki koralik ceramiczny i po drugiej stronie mamy niewielką agraweczkę zapinaną, widzicie, tak jak tutaj, także nie ma ona możliwości rozgięcia się czy rozpięcia w trakcie wędkowania. No i te najbardziej newralgiczne elementy zestawu czy federlinka, w które mogą nam się plątać haczyk czy przypon, one zostały tutaj pokryte krótkimi fragmentami termokurczki, tak żeby ograniczyć ryzyko plątania tego federlinka. Także bardzo fajne rozwiązanie. No i do tego mamy taką, widzicie, około 20, może nie, może 15, może 18 cm skrętkę, taką mniej więcej sięgającą pod podstawę koszyka. Ta skrętka nie mogłaby być ani za krótka, ani za długa, żeby po prostu ten zestaw nam się nie plątał. Jeśli chodzi o haczyki, no to dzisiaj zaczniemy od dużego haczyka. To od razu wam pokażę. On będzie czekał na swoją kolej, ale wyjmę go z pudełka. Ponieważ będziemy dzisiaj łowić, przynajmniej tak zamierzam, na dosyć duże przynęty. Dwa czy białe robaki, dwie dendrobeny, dendrobena z białym robakiem. Będziemy używać haczyka Supermatch w rozmiarze 16. Tak to wygląda. To jest spory haczyk, ale ja się na niego zdecyduję zawsze w sytuacjach, w których
będę łowił średnie i duże ryby. To jest haczyk wytrzymały, to jest haczyk stosunkowo lekki, no bo ten drut nie jest jakoś bardzo gruby, ale jego największą zaletą jest to, że on świetnie trzyma ryby. Praktycznie ilość spięć z tego haczyka no jest zerowa. Jak już ryba się wepnie w ten haczyk, to no są niewielkie szanse, że z niego spadnie. To dzięki przede wszystkim szerokiemu łukowi kolankowemu, dosyć krótkiemu trzonkowi. Także to jest jeden z moich ulubionych, jeśli nie ulubiony haczyk. No i ten haczyk będziemy mieli zawiązany na przyponie 70-centymetrowym. Przypon dosyć mocny, bo z żyłki 0,15 mm. Haczyk założymy sobie później. Teraz zaznaczę sobie 30 metrów na mojej wędce. Przygotuję sobie stanowisko, czy nie mamy jakichś zaczepów, jakichś liści, korzeni itd., itd. Jeśli okaże się, że to łowisko mamy czyste, przeniosę sobie ten sam dystans na drugą wędkę, no, do nęcenia, no i zaczniemy nęcić sobie łowisko. Mamy wszystko przygotowane do nęcenia wstępnego, więc pokażę Wam, w jaki sposób zanęcę sobie łowisko. Ojej, mam tutaj zanętę. Ona jest przesiana. Jak widzicie, w takim naturalnym brązowym kolorze. No i ponieważ no, pewnie nie będziemy tutaj łowić pojedynczych ryb, tylko być może będziemy mieli tych ryb troszeczkę więcej, to postanowiłem, że podam na wstępie troszeczkę więcej towaru. Myślę, że podam 2 litry, może 2,5 litra czystej zanęty. Ja sobie teraz odłożę. Liczę, że to jest 2,5 litra spożywki. No i ta zanęta, ona ma mi stworzyć na dnie plac, w którym te ryby będą mogły sobie żerować. Tutaj na wstępie nie podam jakoś bardzo dużo robaków. To łowisko ono bardzo często lubi się po prostu rozkręcać, więc jednorazowe zasypanie go dużą ilością robaków, bo powiedzmy, że nie byłoby jakimś bardzo dużym błędem, ale na pewno mielibyśmy problem ze sprawnym odławianiem ryb. Mnie się wydaje osobiście, że lepiej jest zrobić większy plac zanęty, na którym będą leżały, no może nie pojedyncze, ale nie za dużo kasterów, jakichś tam białych robaczków i ciętych gnojaków. A pomiędzy tymi robakami gdzieś będzie się bardzo mocno wyróżniać przynęta na moim haczyku. Czyli pęczek białych robaków, dwie dendrobeny, no w każdym razie wyraźnie grubsza przynęta. No i teraz dodamy sobie robaki. Tutaj mamy kasterka, którego damy sobie na wstęp. No ileż go może być? 30 ml, coś takiego. Damy sobie taką, no, też garstkę białych robaków. Te robaki są żywe, ale nie będziemy żadnych wałków kleić, także nie przeszkadza to moim zdaniem. No i mamy gnojaki. I teraz tak, to jest coś, co chciałem Wam pokazać. Zobaczcie, nasypaliśmy cały pojemnik gnojaków z ziemią i cały ten, można powiedzieć, brud, osad z tych gnojaków został nam na sitku. Natomiast pod spodem mamy eleganckiego, czystego gnojaczka. Także to sitko w górę nie jest kapitalne do oczyszczania robaków. Jest to ważne z tego powodu, że bardzo często, jeśli nie oczyścicie sobie dokładnie robaków z wszelkich drobinek ziemi, kory, kamyków itd., itd., będziecie mieli problem ze ścinaniem tych robaków. Ja sobie teraz na wstęp zetnę, o, może taki, widzicie, kubeczek tych robaków. Nie będę ich ciął jakoś bardzo drobno, bo no, umówmy się, będziemy łowić pewnie troszeczkę większe ryby. Czyli jakieś karpiki, jakieś może leszczyki, może karasie. Zobaczcie, jak bez problemu nożyczkami ścina się te gnojaki. Zobaczcie, każde cięcie, on ładnie wypada sobie. Zobaczcie.
ładnie wypada sobie z tych nożyczek. No i można bez problemu rozdrabniać te robaczki, jak drobno chcemy. No i to jest podstawowa sprawa przy cięciu gnojaków, że on musi być po prostu czysty. No zobaczcie. No i możemy je później rozdrabniać już nawet do konsystencji jakiejś tam papki. Natomiast ja nie będę ich rozdrabniał bardzo drobno. Wydaje mi się, że tak jak jest, jest ok. No umówmy się, chcemy łowić większe ryby, więc ten drobny robak, on nie jest tam jakoś mega niezbędny. Tam zostało jeszcze trochę soku z gnojaka. No i tak to wygląda. Gnojaczek. I teraz całe te robaki rozprowadzimy sobie równomiernie w tej masie zanęty. Ta zanęta bardzo ważna jest, żeby też nie była, powiedziałbym, zbyt mokra na starcie, no bo jeśli wkrajamy sobie robaki, gnojaki, one puszczają tam trochę tego soku w mieszankę, no i później mielibyśmy problem, żeby ta mieszanka nam się jakby uwalniała z koszyczka bezproblemowo. No i tak to wygląda w zbliżeniu. Widać gnojaczki, moim zdaniem kapitalna mieszanka i podleszcza, i podkarpia, i podkarasia. Żadnej filozofii. Czysta spożywka, troszkę ciętego gnojaczka, troszkę białego, trochę kastera. No i wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. No i co? Większość tej masy wrzucimy sobie teraz na wstępie do wody. No i będziemy czekać na pierwsze brania. Nie będziemy używać, znaczy nie będziemy kleić żadnych kul. Żeby nam poszło to sprawnie, będziemy używać największego koszyczka, 5 na 7 cm. Tu powinno wyjść z tego kilkanaście, 12, może 13 koszyczków. Tak to wygląda. Ja mam taki fajny krzaczek na drugim brzegu, dobry punkt orientacyjny. Dobra, no i podajemy to łowisko. Pierwsza rybka dzisiaj. Na razie widać, że w łowisku do tych gnojaków pojawiły się okonki. No pierwsze branie, chyba w trzecim albo w czwartym rzucie. Także jest to być może znak, że mamy troszeczkę za dużo gnojaka w polu łowienia. Łowiłem dużymi przynętami wcześniej, dużym gnojakiem, 4-5 białymi robakami nie miałem brań. Natomiast na małego gnojaczka po około no 3 minutach miałem pierwsze branie dzisiaj, no ale jest to okoń, także trzeba gdzieś to mieć z tyłu głowy w trakcie planowania łowienia na dalszą część sesji, jeśli nie pojawią nam się tutaj w łowisku inne ryby, czyli karasie, karpie, być może leszcze, no to nie najlepszym rozwiązaniem będzie łowienie z dużą ilością gnojaka, właśnie po to, żeby uniknąć brań tych okoń. Zobaczymy, jaką rybę mamy teraz. Na pewno jest to konkretniejsza ryba po 45 minutach od nęcenia wstępnego. Pierwsze takie no solidne branie. Albo będzie to większy karaś, albo będzie to leszczyk. Raczej nie jest to karp, bo ryba za mało odjeżdża.
zobaczymy. No, tego karasia też nie będzie tutaj łatwo, bo po prostu te ryby się trą. Tutaj dosłownie woda pod nogami się cały czas gotuje. Co to będzie? Chyba leszczyk. Nie, karaś, ale bardzo ładny. No fajny. Fajny. No, powiedzmy, że pierwsza taka dobra ryba otwierająca dzisiejszy dzień. O, taki karaś. No widać, że on jest jakby w okresie tarła, bo jest bardzo gruby. Piękna rybka. Nie będziemy jej tutaj w żaden sposób dłużej przetrzymywać. Od razu ją wypuszczamy. Dzień dobry. Tak? Tam wolno łapać? Gdzie? Tam? Można, no. Tak. Można, dlaczego nie? No bo to jest takie... A to na kormorany, wie pan? Na kormorany. Tak. Będzie leszczyk teraz. Teraz mamy kolejną rybę, ale tym razem to już chyba nie jest karaś. Ryba idzie zdecydowanie bardziej opornie. Albo bardzo duży karaś. Jest też taka możliwość. No i teraz możecie zobaczyć pracę kija na troszkę większej rybie. W połączeniu z żyłką, moim zdaniem, bardzo fajnie sprawdza się ta wędka do takiego łowienia. Kij nie jest przeciążony. Panuje się nad tą rybą. Oj, to na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie to karaś. Aż sam jestem ciekawy, co tam się zameldowało. Branie takie ciekawe, bo pełne głębokie ugięcie, ale nie powiedziałbym agresywnie od razu, tylko powoli, coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. To tak jakby leszcz. To będzie leszcz, no przecież to nie może być karp. Ta ryba zdecydowanie mocniej by odjeżdżała. Tutaj zdarzają się też takie różne dziwne ryby, typu amury, jesiotry. Leszczyk. Ale piękna ryba. Piękny leszczyk. Myślę, że spokojnie taki ponad 50-55 cm. Jest! Jest! Piękny leszczyk. No. Ła! Zobaczcie. Taki leszczyk. Piękna, piękna ryba. Po półtorej godziny wypuszczamy ją. Widać, że ona tutaj jest też w trakcie tarła. Albo już po tarle. Jeszcze z wysypką tarłową. Także od razu zwracamy jej wolność. O, głęboko połknął przynętę. Thank you.
chyba to masz tylko do 16 działań. Ale branie, jest. Duży leszcz. Łukasz, kończę. Nara. Kolejna ryba, no ale jest i karpik, także mamy już trzy karasie, dwa leszcze, w tym jednego bardzo dużego i o, takiego, myślę, blisko 2-kilogramowego karpia. Teraz go sobie wypnę, też bardzo głęboko. Strasznie dzisiaj te ryby. O, taki pewnie kilo, może 1,5 kilo, nie będzie miał. Kilo z niewielkim okładem, ale bardzo waleczny, w dobrej kondycji. Także również wypuszczamy go do wody. No i jeśli będziemy mieli kolejnego karpia, to raczej trzeba będzie donęcić łowisko, bo jak te ryby się tutaj pojawiają w polu łowienia, to dosłownie czyszczą dno z wszystkiego. Na razie nie jest źle, bo nie czekam zbyt długo na brania. Brania są bardzo agresywne. Bardzo pewne, także łowię tak jak do tej pory, natomiast zobaczę, jak to będzie wyglądało dalej, czy będę miał taki sam czas oczekiwania na brania. Mniej więcej brania są tak co 2, co 3 minuty po rzucie. I gdyby się okazało, że będę czekał dłużej, no to donoszę sobie łowisko. Dobra. Jest mniej więcej tak, jak się spodziewałem. Po tym karpiu cisza. Dwa rzuty, w ogóle bez żadnych obcierek. Po prostu wyczyścił nam łowisko do spodu. No i mamy trochę tych ryb w polu łowienia, więc my muszą się mieć przy czym ustawić. Więc donęcę sobie 3 koszykami. Pokażę wam zaraz czym. Nie będzie to jakiś ultra bogaty towar. Mniej więcej coś takiego, jak mieliśmy na początku, czyli zanęta, niewielka ilość ciętego gnojaka, sporo białego robaka i jakaś tam śladowa ilość kastera. Nie mamy dużo towaru, więc nie ma co przesadzać. Z drugiej strony łowimy fajne ryby, no ale łowimy już godzinę 45 i mamy 3 karasie, najpierw 3 okonie, później 3 karasie, później 2 leszcze i karpia. Także no, na sztuki zbliżamy się tam do, czy kręcimy się w okolicy 10 sztuk, więc jak na 2 godziny to nie jest to jakoś, tak powiedziałbym, bardzo gęste, jak chodzi o rybę. No ale myślę, że jak sobie znajdziemy to łowisko, to te rybki wrócą i będziemy je mogli dalej odławiać. Z tym, że tak jak mówię, no, raczej jest tak, że nie ma tam jakichś dziesiątek ryb na dnie, tylko mamy tutaj jakieś niewielkie statka, kilku, bądź ewentualnie kilkunastu sztuk, które sobie gdzieś tam na dnie żerują, więc no, trzeba ważyć ten towar, tak żeby go nie było za mało, no ale też w drugą stronę, żeby po prostu nie zasypać bez sensu tego dna i czekać nie wiadomo ile na brania. Myślę, że 3 koszyki to będzie w sam raz, żeby tą rybkę z powrotem w to pole łowienia ściągnąć, żeby ona sobie mogła tam trochę dłużej pożerować. Dobra, tyle. Nabijamy koszyk do łowienia, zakładamy nową przynętę, czekamy na kolejne ryby.
Jest leszcz. Chyba mamy kolejnego leszcza. No, troszkę czasu minęło od tego donęcenia, bo ponad 20 minut. Miałem kilka brań, ale nie mogłem ich zaciąć, nawet takich dosyć konkretnych. Natomiast założyłem nieco większy haczyk, bo przeszedłem z 16 na 14. No i od razu pierwsze bardzo mocne branie tuż po rzucie, nie wiem, może minęło z półtorej minuty. I mamy... O! O kurczę. O kurczę. Wow. No nie, takie ryby to się nie spodziewałem. Wow. Czy wy to widzicie? Ojej. 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 Taki leszczyk. No, myślę, że to już tak pod 3 kg. Piękna ryba. Od razu wracamy jej wolność. Piękny leszczyk. No, także warto było trochę dłużej poczekać, żeby taka piękna ryba odpłaciła nam się braniem. Ryba wróciła do wody. Wymienię sobie przypon, bo miałem już dwa duże leszcze, karpia. Także ten przypon może być dosyć nadwyrężony. Z powrotem zakładamy supermacza, tylko tym razem już nieco większego, bo to nie jest 16, a 14, więc już taki dosyć duży haczyk. Łowimy duże ryby, także duże ryby, duże przynęty, więc tutaj nie ma co się pieścić z jakimiś bardzo finezyjnymi haczykami. Założymy sobie, a może teraz większą przynętę. Jeden. Koniecznie jakiegoś takiego, no, może trochę większego, srogiego gnojaka. O, myślę, że coś takiego. Duża przynęta. Koszyk wypełnimy białymi robakami. Mamy tym razem więcej robaków. Zakleimy dno. No i wciskamy, ile damy radę. Robali w kosz. Tak to wygląda. I zarzucamy zestaw. Czekamy na kolejne brania. Kolejnego leszcza. Teraz widzicie praktycznie hol od samego początku. To już jest nasz chyba siódmy. Taki większy leszcz. Miałem też jeszcze jednego takiego około kilogramowego, kilka karasi. No i mówimy cały czas tak samo, jak widzieliście na początku. Te rybki co pewien czas pojawiają się w moim polu łowienia. Nie w każdym rzucie, ale
co dwa, co trzy, co cztery rzuty mam branie. Nic nie zmieniam, no bo no to działa, także mi się wydaje, że jeśli coś działa, to nie ma sensu tego zmieniać. Przynęta jest już odpowiednio dobrana, jest duża, selektywna. No fajnie ryba chodzi. Wszystkie hole są jak dotąd skuteczne, ani jednej ryby nie spiąłem, także z tego też jestem zadowolony. Widać, że połączenie żyłki, odpowiedniego haka, no i takiej wędki jak dzisiaj możecie zobaczyć na filmie, no daje mega skuteczną mieszankę. A dzisiaj łowienie jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Szczerze mówiąc, no, tak dobrego łowienia tutaj na S1 no, dawno nie miałem. Też fajna jest przekrojówka tych ryb, bo łowi się nie tylko karpie, tak jak jest to tutaj zazwyczaj, ale pomiędzy głównie łowi się leszcze, trafiają się pojedyncze karpy, trafiają się karasie, także są naprawdę różne ryby. Są leszcze średnie, ale i są też leszcze bardzo duże, tak jak ten, którego teraz widzicie na filmie. Są wszystko takie ryby pomiędzy, wydaje mi się, 2,5 a 3 kg. One teraz są potarle, także no już są wychudzone, no ale też naprawdę sroga łopata. Ogromny leszcz. Już myślałem, że wyjdzie do powierzchni, ale jeszcze resztką sił. Piękna ryba, naprawdę. Piękna ryba i cudne łowienie tutaj dzisiaj. Jest. No ten, nie wiem czy nie największy dzisiaj. Staram się tutaj delikatnie z tymi rybami obchodzić. Piękne ryby, także nie chcę ich tutaj. Wow. W żaden sposób jakoś uszkodzić. Piękny leszcz. Nie no, zdecydowanie największy dzisiaj. Gdybym wiedział, że będę łowił takie ryby, to na pewno wziąłbym ze sobą matę dzisiaj. Odłożę sobie wędkę. Spróbuję wam ją zaprezentować, bo to naprawdę największy leży dzisiaj chyba. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Piękny. Myślę, że spokojnie taki około 3 kg. Dobra, zwracam rybie wolność. Mamy ostatniego już dzisiaj leszcza, absolutne końcówki towaru. Mam nadzieję, że będzie fajna ryba na zakończenie cudownej sesji dzisiaj nad wodą.
I mam nadzieję, że też udało się dzisiaj nagrać bardzo fajny materiał, który no, umili Wam czas po dosyć dłuższej przerwie na kanale bez filmów. To myślę, że taki film z takimi rybami to jest dokładnie to, tym bardziej, że łowimy dzisiaj na wodzie Polskiego Związku Wędkarskiego, na wodzie PZW Tarnów. No i fajnie, że jest tutaj takie łowisko i można sobie połowić. Piękny leszcz, widać go już w oddali. Myślę, że też taki około 2-kilogramowy. Także no tak to dzisiaj wyglądało. Już chyba straciłem rachubę, myślę, że około 10 tych leszczy udało się złowić. Jest. Ten taki troszeczkę mniejszy, powiedziałbym. Nie, on nie ma 2 kg. To jest taka rybka mniej więcej za 1,5 kg. Ale bardzo fajna. Ostatni dzisiaj leszcz. Zobaczcie. Taka rybka. Wypuszczamy ją do wody. I za moment zapraszam jeszcze na kilka słów podsumowania, jak wyglądało to dzisiejsze wędkowanie. Słuchajcie, koniec na dzisiaj, koniec tej cudownej sesji. Masa ryb, zero towaru na półce bocznej. Nawet po tej rybie, którą widzieliście przed momentem, jeszcze tutaj poza kadrem udało mi się dołowić 2 leszcze, czyli w sumie miałem dzisiaj chyba 12 albo 13 leszczy, chyba z 5 okoni i 3 takie fajne, nieco większe karasie. O rybach może za moment, bo chciałbym jeszcze się podzielić za moimi przemyśleniami na temat wędki Enzon Super Slim 3 metry. Ciążę wyrzucałem do 40 gramów, to jest wędka, z której dzisiaj korzystałem. Nie podawałem żadnych takich specyfikacji technicznych tego kija, bo to każdy z Was sobie znajdzie w katalogu. Zależało mi na tym, żeby w tym filmie poopowiadać Wam być może o moich odczuciach na temat samej wędki. Więc jaka ta wędka jest? No przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, jest ultra cienka, wyszczuplona, wyslimowana w dolniku, sprawia wrażenie takiej bardzo delikatnej. To wrażenie potęgują przelotki, w które ta wędka jest uzbrojona, bardzo takie delikatne, dzięki czemu ten dlang jest bardzo szybki, responsywny, ale pomimo tego, że on sprawia wrażenie takiego bardzo delikatnego, no to jest to kij o sporym zapasie mocy. No, widzieliście dzisiaj ryby na filmie w przedziale pomiędzy 2-3 kg. Uwierzcie mi, że nie było najmniejszego problemu, żeby przy pomocy tego kija skutecznie, pewnie te ryby holować. Łowiłem dzisiaj ryby, które są bardziej charakterystyczne dla łowienia na klasyczny feeder. Natomiast wydaje mi się, że przy łowieniu na metodę ta wędka też sobie bez problemu poradzi z karpiami 4, 5, 6, 7 kg. Co więcej o samym kiju. Oprócz akcji, oprócz zapasu mocy, na pewno na uwagę zasługuje design samej wędki. Wędka jest wykonana bardzo ładnie. Wszystko w stonowanej, ciemnej, czarnej barwie z stalowo-szarymi wstawkami. No, wędka naprawdę cieszy oko, także jeśli ktoś kupuje nie tylko pod względem funkcjonalnym, ale również można powiedzieć oczami, to na pewno będzie to wybór dla Was. Tyle jeśli chodzi o sam kij. Na pewno za kwotę 450 zł wydaje mi się, że jest to pozycja na pewno warta swojej ceny i bez wątpienia znajdzie wielu oddanych użytkowników na rynku. Jeśli chodzi o samo wędkowanie, no to tak jak powiedziałem, mamy za sobą niesamowitą sesję tutaj dzisiaj nad wodą. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że będzie aż tak srogo. Łowienie było bardzo proste. Na pewno kluczem do sukcesu tutaj była odpowiednia ilość zanęty. Łowiłem dzisiaj na czystą spożywkę.
i być może nie za duża ilość przynęt. Miałem takie wrażenie, że jak tych przynęt było bardzo dużo na dnie, to te ryby jakoś długo musiały szukać tej przynęty na haczyku. Musiałem tą przynętę powiększać, zakładając 2 czy 3 gnojaki. Dopiero wówczas miałem branie, ale to chyba nie było dobre. W każdym razie zacząłem łowić w taki sposób, że podałem na wstęp około 2 litry samej spożywki. Przez pierwsze 40 minut nie działo się nic, miałem tam jakieś pojedyncze okonie. Natomiast później pojawiły się pierwsze karasie, po karasiach przyszły leszcze i te leszcze udawało się utrzymać do końca dzisiejszej sesji. Złowiłem ich kilkanaście. Można powiedzieć, że łowiłem je seriami. Jak te brania siadały, dwukrotnie donęciłem sobie łowisko i te leszcze po prostu wracały tutaj w to moje pole łowienia. No i bardzo ważne jest to, że dzisiaj byłem w 100% skuteczny. Nie zgubiłem dzisiaj żadnej ryby w trakcie holu. Myślę, że na pewno wpływ na to miał kij, na pewno wpływ na to miał haczyk i na pewno wpływ na to miała żyłka. To była taka kombinacja, wydaje mi się, bardzo skuteczna. Dzisiaj nie łowiłem daleko, więc potrzebowałem taki zestaw, który będzie dobrze amortyzował i brania, które były bardzo mocne, i później hol tych ryb, które też nieźle dawały popalić. I właśnie taki kij o głębszym mugięciu, z dużym haczykiem rzędu 14-16 i z żyłką, moim zdaniem tutaj wpłynął na to, że nie miałem żadnych spinek. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film, który nagraliśmy po dużej przerwie, przypadnie Wam do gustu. Ja się z Wami żegnam. Standardowo, jeśli macie jakieś pytania, piszcie ich śmiało w komentarzach. Oczywiście zostawcie lajka, zostawcie komentarz dla algorytmów YouTube'a. No i subskrypcję na tym kanale, tak żebyście byli na bieżąco z kolejnymi nowymi filmami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!